Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym przeglądzie aktualizacji do Fortnite'a. Słuchajcie, z tego co wiem, w dzisiejszej aktualizacji mamy połączenie Batmana i Fortnite'a, więc to, czego możemy się spodziewać, to podobno są zmiany na mapie, podobno są nowe skiny, podobno są mega fajne rzeczy, więc dzisiaj wszyscy razem obejrzymy sobie te rzeczy, które się zmieniły i tak dalej. Myślę, że wielu będzie ciekawskich, tym bardziej, że jak ja wszedłem, to razem sobie pomyślałem, kurde, szkoda, że nie ma żadnego materiału na YouTubie, który by pokazywał to wszystko, więc dlatego właśnie pokażę wam, co my tu mamy. Po pierwsze, dostaliśmy, słuchajcie, wyzwanie. W sklepie jest pakiet Batman zamaskowany krzyżowiec za 80 zł. Co my tu mamy w ogóle? Dwa skiny? Czy to jest jeden skin, tylko z dwoma tymi różnymi? Pierwsza rzecz, zobaczmy, słuchajcie, co my tutaj mamy w sklepie. O, jest muzyka z Batmana, którą mam wyłączoną, nie wiem dlaczego, nieważne. Bat sygnał. O, spoko. To jest fajne. Co to jest? Smagnięcie. A, to jest kobiety kot, słuchajcie. Okej, czyli oprócz Batmana mamy też kobiety kot chyba. Batlotnia, ja nie mogę. Ta lotnia jest zarąbista. Ta lotnia jest zarąbista. Wyobrażacie sobie, jak będziecie lecieć na wroga z tą lotnią po launchpadzie? To będzie dobra rzecz. Co my tu mamy? To są zbieraki chyba. Z tego co wiem. Kocie, pazury, zbieraki. Są zbieraki, zdaje się, że należące do kobiety kot. No, uderzenia normalne, zwykłe. No i dobra, i przechodzimy teraz, słuchajcie, do strojów. Więc po pierwsze, mamy tutaj strój kobiety kot, który się zmienia. I możemy mieć albo gogle na twarzy, albo nie. No, czyli wygląda to w ten sposób, słuchajcie, że po prostu kobieta kot jest do kupienia w sklepie, a natomiast tutaj jest pakiet do kupienia za 80 zł do Batmana. Co prawda nie ma tutaj, no nie ma tutaj żadnych V-Bucksów. Więc generalnie, żeby kupić wszystko, trzeba będzie zapłacić bardzo dużo kasy. Zanim kupimy sobie wszystkie skiny i tak dalej, to zobaczmy jeszcze, co my tutaj mamy w wyzwaniach. Co nam się tutaj w wyzwaniach dodało. Pierwsze mamy, słuchajcie, lotnie. Jakoś za 6 wyzwań, które jest dosyć spoko, no powiedzmy sobie szczerze. Wygląda jak lotnia kobiety kot. No i tutaj są jakieś tam wyzwania. Więc sobie poczytajcie, teraz zastopujcie filmik, jeżeli was to interesuje bardzo. Dobra, jak widzicie, nie ma żadnego nowego trybu gry. Dlatego, że z tego co wiem, jedno z miast, chyba Tilted Towers nawet, zamienia się w Gotham City. Więc mapka się troszkę zmieniła, będzie Gotham City, na które za chwilę polecimy. Ale zanim to zrobimy, oczywiście lecimy kupić sobie do sklepu. Pierwszą rzecz, jaką zrobimy, i was też oczywiście zachęca do tego, żebyście wpisali w sklepie kod Zipek, proszę bardzo, potwierdź. I teraz jesteśmy dopiero gotowi na to, żeby kupić sobie wszystkie potrzebne nam rzeczy. Czyli pierwsza rzecz, jaką kupujemy, to jest oczywiście ten pakiet, bo tego jesteście najbardziej ciekawi, na pewno. No i uwaga, panie i panowie, został zakupiony pakiet do Batmana. Więc mamy tutaj, jak widzicie, tego jednego skina. Co my tutaj mamy dalej? Mamy kolejnego skina. To jest chyba, zdaje się, z jakiegoś innego filmu, to jest z tego chyba nowego filmu Batmana, tak mi się wydaje. Mają one zupełnie inny wygląd, jak widzicie, patrzcie. Zupełnie inny jest ten Batman. Ten jest taki grubszy, a ten jest taki fajny, wysportowany. Mamy pelerynę do Batmana, mamy drugą pelerynę do Batmana. Czym one się różnią? Ta jest taka mała, a ta jest taka wielka, okej. W porządku, i mamy zbierak, Kill of Batmana oraz lotnie, sorry, jeszcze jest lotnie na samym końcu, która też jest w porządeczku. Więc subcio. No więc tak się składa, słuchajcie, że żeby zakupić wszystkie pozostałe itemy, jakie mamy w sklepie, muszę podładować swoje konto jeszcze za 2800, także kupujemy sobie szybciutko jeszcze V-dolce. No i dobra, mamy zakupione 3800 V-Bucksów i teraz jesteśmy w stanie, słuchajcie, kupić sobie każdy z tych itemów. Więc pierwszą rzecz, jaką robimy, to oczywiście kupujemy strój kobiety kot. W ogóle tak się składa, że jestem ogromnym fanem Batmana, dlatego tyle wydaję po prostu na te wszystkie skiny, bo uwielbiam po prostu Batmana, więc... Bierzemy sobie kobietę kot, oczywiście, przetestujemy ją sobie także w grze, ale to za chwilę wszystko. Pamiętajcie o tym, żeby kupić z kodem Zipek, tutaj macie napisane. Co 2 tygodnie się resetuje. Uwaga, kocie pazury. Pyk. No i oczywiście na sam koniec ta lotnia, która jest chyba najfajniejszą lotnią z tych wszystkich w ogóle itemów, jakie są teraz w sklepie. No i kupione. I myślę, że możemy przechodzić już do gierki. Ale jestem podekscytowany tym update'em, bez kitu. Uwielbiam Batmana, ale się cieszę. Dobra, i słuchajcie, jesteśmy w gierce i jest Gotham! Mamy Gotham, czyli Tilted Towers zmieniło się w tym update'cie na Gotham City. Więc polećmy sobie gdzieś mniej więcej tu do tego mecha. Tam są w miarę dobre skrzynki koło miecza. No i przy okazji będziemy mieli mecha i sobie szybko przedostaniemy się do Gotham. Okej, ta lotnia jest przepiękna. Powiem wam tak, ta lotnia to jest najlepsza rzecz z tych wszystkich itemów, które można kupić na teraz. Dobra, mamy mecha, skrzyneczkę. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To mi się podoba. I możemy lecieć, słuchajcie, na Gotham, myślę. Żeby zdobyć nowe itemy, bo jeszcze nam wszystko pozabierają. Więc lecimy! O, do znaku Gotham! Bo wzywają nas. Znaczy, w sumie Batmana wzywają, a nie kopię te kot, ale whatever. Dobra, lecisz!
O kurde, o kurde. Zabiera wszystko, zostawiam tego mecha. Nie bawimy się w mechu, słuchajcie, w mechu jest strasznie ciężko, kiedy jest kilku duraczy obok ciebie. Dobra, spróbujmy zdobyć nowe itemy. To jest to, co chcemy zrobić teraz. Ale to Gotham jest przepiękne, co nie? Ej, to Gotham jest piękne, ja chcę nowe itemy, dajcie mi nowe itemy, proszę. Jest shotgun. I są nowe jakieś itemy. Chyba. Nie, nie ma nowych itemów. Jest grappler! Słuchajcie, jest nowy item. Dobra, no to bierzemy grapplera i stąd lecimy. Dobra, jak działa, słuchajcie, ten... To jest zwykły grappler, prawda? Najnormalniejszy w świecie nienormalny grappler! Dobra, lecę stąd. Widzicie, to mamy lotnię od razu po tym. To nie jest zwykły grappler. Ej, on jest kozacki. Ej, myślałem, że to będzie zwykły grappler, ale jest zupełnie co innego. I z tego, co wiem, to powinny być jeszcze shurikeny, które na pewno też chcemy zdobyć, więc poczekajmy sobie. Okej, okay. Mamy go. Obym miał jakieś poty, nie? O nie! Kościu! Czemu ty mi tak przeszkadzasz? O nie, ja nic więcej nie mam. Leży. Mamy go. Dobra, uff. So, jest cokolwiek. I mamy kolejnego grapplera. To jest mega dobra wiadomość. Gdzie są te wszystkie itemy? Tu są. Okej. Okay. I są, słuchajcie, mamy to! Mamy nową rzecz. Mamy nową rzecz. Wybuchowy shuriken. Czy da się go jakoś przybliżyć? Nie. A, w ten sposób. Okej, okay, schowam go do kieszeni z powrotem. Zobaczmy, jak to działa. Okej. Okay. Wbiło się i co teraz? To wybuchnie kiedyś? He? Można to podnieść? Ale to jest kozackie. Ale kozackie shurikeny. Ty, to możemy normalnie zabrać to ze sobą. Pa. Robimy tak i teraz możemy tam iść i to podnieść. I to jeszcze jak widać z daleka. Ej, to jest fajne, to jest mega fajne. Zobaczmy, co by było, jakbyśmy zrobili w ten sposób. Czy jesteśmy w stanie się przedostać na grapplerze? Te itemy są na kozaku, słuchajcie. Te itemy są na kozaku. Ale się zmieni zupełnie meta. Wszyscy będą używać tych itemów. Na bank, na bank. Więc słuchajcie, tak wygląda cały update. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się... Następny odcinek, mam nadzieję, że teraz zacznę trochę więcej grać solo od kiedy jest Gotham, kiedy są nowe itemy. Mam nadzieję, że wy też. Do zobaczenia, na razie, cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!